Jeden z najfajniejszych, moich najulubieńszych symboli Berlina. Volkswagen, stary, ogórek. A historia currywursta, jak legenda przynajmniej miejska głosi, jest taka, że... A tutaj mamy takie berlińskie centrum świata. I to jest taka niby mała, niepozorna budka. Ale właśnie takie symbole ja osobiście lubię najbardziej. No a Berlin jest dla nas, dla Polaków zwłaszcza, takim miejscem szczególnym, ponieważ... Naszą berlińską przygodę, przepraszam za mój głos, ale niestety alergia na pyłki się połączyła z przeziębieniem i jestem w gorszym stanie wokalnie. No ale taką chrypką będę próbował tutaj opowiadać wam o Berlinie. Zaczynamy naszą przygodę z Berlinem od takiego miejsca, które wydaje mi się być bardzo reprezentatywnym dla współczesnego Berlina, czyli tutaj mamy miasteczko protestujących przeciwko zmianom klimatycznym ekologów, którzy tu głodują. A jednocześnie mamy tutaj krajobraz, który architektonicznie bardzo opowiada o Berlinie ciekawie. Mam tu na myśli to zestawienie, ta brutalistyczna fontanna, blok z wielkiej płyty w tle i wielki komin. No taki trochę jest Berlin. Berlin to jest miasto przeciwności, miasto dwubiegunowe, Berlin wschodni i Berlin zachodni. Będziemy zgłębiać to miasto z dziką pasją. Tak zwany kadr klasyczny z kopułą. Z tego miejsca zarządzane jest państwo niemieckie. Przynajmniej w tej części parlamentarnej. A tutaj mamy takie berlińskie centrum świata. Ambasady Francji, rosyjska. No wszystkie ambasady tutaj w ogóle ważne są w okolicy. Amerykańska. I oczywiście brama brandenburska. No wygląda to ikonicznie i stąd udamy się na Alexanderplatz, żeby pokazać takie w bardzo specyficzny sposób, moim zdaniem, kultowe centrum dawnego Berlina Wschodniego. Niemcy od czasów II wojny światowej muszą się oczywiście mierzyć ze swoją historią w sposób taki niezwykły, ponieważ on nie był na taką skalę. Jest to historia niemiecka z wojną wielką, w jakimś sensie bezprecedensowa. Wojen było dużo, ale aż takiej, z takimi okrucieństwami i skalą pewnych nieludzkich elementów, no to czegoś takiego w historii ludzkości nie było. I dlatego Niemcy musieli, ale też może czuć potrzebę, czują do dziś, rozliczenie się ze swoją trudną przeszłością. I z całą pewnością trzeba stwierdzić, że upamiętnianie i rozliczanie przeszłości Niemcy potrafią. Jesteśmy w instalacji, która ma pomóc w pamiętaniu o Holokauście, o żydowskich ofiarach i w ogóle tej całej strasznej wojnie. Nie jest to jedyny obiekt tego rodzaju w Berlinie czy w Niemczech. Ja myślę, że najwybitniejsze miejsce, które ja osobiście polecam w ramach City Break for Advanced, tutaj w Berlinie, to będzie Muzeum Żydowskie, budynek projektu Daniela Libeskinda. Nie pojedziemy tam, bo to, co jest w środku, trzeba zobaczyć na własne oczy i nie nadaje się, moim zdaniem, do filmowania, albo byłoby to wręcz niestosowne. To jest bardzo intymna sytuacja, która tam w tym Muzeum Żydowskim. Ja byłem w nim kilka razy. Gorąco polecam. Najlepsze muzeum, jakie widziałem w życiu. Świetne. Mogę też polecić dodatkową motywacją, ponieważ dla mnie najbardziej niesamowite w tym muzeum było to, że ono krzepi. To nie jest muzeum tego typu jak Auschwitz na przykład, że wychodzi się szarym ze strachu i to, co zostaje w głowie, to jest przerażające. Muzeum Żydowskie w Berlinie mówi o rzeczach strasznych, ale z klasą, nie wprost, nie ma tam rekwizytów, mówi o starszej części kolekcji czy wystawy. De facto eksponatem jest sam budynek i emocje, które ma wywoływać. Takie emocje jak dezorientacja na przykład, zaburzenie równowagi. Najważniejsze dla mnie było to, że w Muzeum Żydowskim na końcu wychodzi się z takim poczuciem, ja tak przynajmniej to odebrałem, że
pamiętajmy, ale skupmy się na tych, którzy przetrwali. Celebrujmy życie. Starajmy się tak działać, żeby nigdy więcej. No i jakby żyjemy w czasach, w których mamy nową wojnę. Ona jest tutaj wszędzie widoczna. Wszędzie wiszą flagi ukraińskie. Wszędzie trwa dyskusja na temat tego, co się dzieje w Ukrainie, czy w Izraelu i w Palestynie. Ten naród bardzo żywo o tym dyskutuje. Bardzo z tą swoją pamięcią i historią się mierzył. Trwa również dyskusja, którą ja bardzo uważnie obserwuję. Dyskusja na temat tego, czy Niemcy mogą już przestać przepraszać. Więc ja twierdzę, że tak. Że to jest trochę taka sytuacja jak z Europą postkolonialną. To już naprawdę było, minęło. Weźmy się do roboty. Przestańmy już jakby przepraszać tych wszystkich poszkodowanych, bo to się stało dawno temu, to byli nasi przodkowie. Mówię nasi w sensie europejskim, bo akurat my Polacy mamy czyste ręce w sensie kolonialnym i raczej nie dotyczy nas te problemy bezpośrednio. Wydaje mi się, że takie przejście dalej jest przede wszystkim tutaj potrzebne i w Niemczech, i w Europie, bo za bardzo żyjemy tą historią. Co nie oznacza oczywiście, że takie miejsca jak to są nieważne, ale właśnie dzięki nim, dzięki takim miejscom, tak myślę, tak sądzę, tak czuję, możemy już przechodzić dalej, ponieważ tu naprawdę zrobiono kawał dobrej roboty, jeżeli chodzi o to, żebyśmy nie zapomnieli tego, co miało miejsce. I jest to tak wpisane w tkankę tego miasta. Stanowi jakby fundament tego, że Berlin jest nieprawdopodobnie atrakcyjnym miastem, jak źle nie brzmiałoby to słowo, do odwiedzenia, ponieważ tutaj jest taki splot zdarzeń. Tu się spotyka wszystko. Tutaj mamy właśnie ten wspomniany już wschód i zachód, komunizm i kapitalizm zderzone. Ten świat okupacji rosyjskiej i alianckiej. Patrzcie, ile tu się, kurczę, zderzało rzeczy. Tu za mną jest największa chyba w Europie ambasada Stanów Zjednoczonych. Potężny budynek, który jest zaludniony przez jakąś całą masę agentów CIA, stąd jest zarządzany ten nasz świat w dużym stopniu. Tutaj wszystko się kręci wokół Checkpoint Charlie, czyli no moim zdaniem najbardziej kultowego miejsca w Berlinie. Ja mam do niego ogromną słabość. To jest taki symboliczny punkt styczności dwóch cywilizacji biorących udział po obu stronach frontu zimnej wojny. Z tą kultową tablicą "You are entering the American sector, carrying weapons of duty forbidden" i tak dalej. Kolejka chętnych do zrobienia sobie zdjęcia. I to jest taka niby mała, niepozorna budka, ale właśnie takie symbole ja osobiście lubię najbardziej. Robi to miejsce na mnie wrażenie. Jest to bardzo turystyczne miejsce, mnóstwo pamiątek. Fragmenty muru berlińskiego. Tu obok checkpointu Charlie jest panorama za 11 eurasów, więc my nie wchodzimy za te pieniądze, no ale może ktoś z was się skusi, prawdopodobnie, tak się domyślam. Jest tutaj widok 360 stopni stanu z czasów, kiedy Berlin Wschodni i Berlin Zachodni jeszcze były sobie wrogie. I mniej więcej taki widok pewnie wewnątrz można podziwiać. A tu nowoczesny Accent, mój ulubiony nowoczesny budynek w Berlinie. Biurowiec firmy Axel Springer. Lubię tą bryłę. W Berlinie jest dużo nowoczesnej architektury i to zapisuję jako zdecydowany plus tego miasta. Bo nie gada ono do nas tylko i wyłącznie przeszłością, tylko też właśnie takim futurystycznym klimatem, jak najbardziej równolegle też. Te różowe rury, jest to zresztą nie tylko różowe, bo też i widać żółte, zasadniczo kolorowe, przykuły moją uwagę, jak byłem pierwszy raz w Berlinie. To jest rurociąg, gazociąg, obecny po wschodniej stronie Berlina. Charakterystyczna rzecz. Jeden z najfajniejszych, moich najulubieńszych symboli Berlina. Volkswagen. Stary ogórek. Ten w przepięknym stanie. Zobaczcie jaki. Po prostu fantastyczny. W drodze na Alexanderplatz przejeżdżamy przez Wyspę Muzeów. No, skoro tu już jesteśmy, to wymagana jest odrobina komentarza z mojej strony, ponieważ Wyspa Muzeów normalnie jest jednym z głównych powodów przyjeżdżania w celach turystycznych do Berlina.
Aktualnie jest to nieaktualne w dużym stopniu, ponieważ Pergamon, czyli muzeum, w którym są dostępne największe hity muzealne Berlina, a mam tu na myśli wielkie starożytne bramy, brama Isztar i brama rzymska, które są w środku, są absolutnie genialne, widziałem je. Natomiast tutaj taka smutna informacja, że dopiero za 6 lat będzie można wejść i zobaczyć, ponieważ niestety trwa remont, a w Niemczech wszystkie remonty muzeów trwają 7 lat. Nie wiem dlaczego, jest to jedno z zadań do rozgryzienia dla nas. Dlaczego wszystkie remonty muzeów w Niemczech trwają 7 lat? Tym wejściem zdecydowałem, że wejdziemy do mojego absolutnie najbardziej ulubionego w Berlinie kompleksu. To jest taki kompleks architektoniczno-urbanistyczny już wręcz nawet, bo to nie jest jeden budynek, to jest cały zespół budowli, które zostały stworzone zgodnie z takim szerszym planem zbudowania takiego zespołu całego, który miał być takim miastem w mieście, czyli miejscem, które łączyło wszystkie funkcjonalności budynków mieszkalnych, budynków, w których można było stworzyć bardzo różnorodne miejsca pracy, idealne, możliwie najlepsze warunki do życia dla ludzi w różnym wieku, między innymi dla rodzin z dziećmi. Tutaj jakby czuć ducha takich niemieckich eksperymentów społecznych, szukania jakichś nowych rozwiązań. To jest jedno z takich charakterystycznych tutaj podwórek, z których można wchodzić do poszczególnych części tego kompleksu. Więc proponuję, że wejdziemy do wszystkich po prostu. I jakby idea, która przyświecała projektowaniu tego wszystkiego tutaj, była taka, że dzisiaj tutaj się znajduje bardzo modna dzielnica, która z jednej strony tutaj się kupuje jedne z droższych w Berlinie mieszkań, z tego co się zorientowałem. Jest to również miejsce popularne wśród turystów, pełne sklepów z designem. Bardzo fajne pamiątkowe klimaty są tutaj. Sam parę razy robiłem tu zakupy i zawsze byłem zadowolony. Można między innymi kupić sobie tutaj różne wariacje na temat kultowego berlińskiego Ampelmana, którego jeszcze postaram się sfilmować na ulicy. Generalnie w projektowaniu budynków brano pod uwagę tutaj dostęp do światła, udział zieleni, uniwersalny charakter różnych elementów, tak żeby można było tutaj między innymi spędzić wszechstronnie wolny czas. Była tutaj sala balowa do tańca, jest teatr, przypuszczam, że również kino. O, i tutaj zapowiadany Ampelman Shop. Tutaj macie już pierwszych przedstawicieli takiego dla mnie zrozumiałego Ampelmanowego szału, ponieważ on się wiąże między innymi z wielką, dziwną, sentymentalną modą na DDR, czyli na spuściznę po Demokratycznej Republice Niemiec. Teraz oczywiście wspomnienie w dużym stopniu traumatycznym, no ale trzeba tę historię jakoś tam przyswajać. Bardzo przyjemnie ożywione miejsce w okolicach dworca. Te targowe klimaty, street foody, to są w Berlinie klimaty wszechstronne, całoroczne. Fajne tureckie rzeczy. No bo oczywiście tureckie rzeczy też są fajne. Kary 61 to jeden z najbardziej kultowych punktów, w których można ciachnąć tą kultową berlińską przekąchę, jak wieść gminna niesie. Chodziło o to. Oczywiście zawsze jest kolejka, ale kolejka idzie szybko. Tu są jubachy. Poszukajmy jeszcze. Bo kiedyś były tutaj. O, tego szukałem. Ten obrazek jest tutaj istotny. Weźmy go sobie do słońca. Ty Erich Honecker i Leonid Breżniew się całują przez Currywursta. A historia Currywursta, jak legenda przynajmniej miejska głosi, jest taka, że po prostu tuż po wojnie zabrakło w mieście mięsa. No i żeby dało się przełknąć gnijące mięso, sypano je obficie ostrym curry. No i z tego ponoć zrodziła się tradycja, która trwa do dzisiaj. Jesteśmy na Alexanderplatz. Kultowy, nie bójmy się tego słowa, kultowy berliński plac, na którym dzieje się wiele rzeczy w ciągu roku. Niczego tu nie brakuje. Jest tutaj wejście do metra
które jest tyle ikoniczne, że jest obiektem wielu pamiątek turystycznych stąd. Sam mam magnetyczny uchwyt na klucze. Przy Aleksanderplatz jest też na przykład kultowy Primark, w którym można robić zakupy prezentowe. Dla mnie kultowe są tutaj pełznące powoli przez ten plac tramwaje, wymieszane z ludźmi bez żadnych krawężników. Moim podstawowym skojarzeniem z Aleksanderplatz jest oczywiście pościg za Jasonem Bournem, który się tu odbywał w jednej z części cyklu. Wiecie, to jest takie specyficzne miejsce, bo to w ogóle nie ma nic wspólnego z byciem zabytkowym. Są tu sklepy, jest ta wieża telewizyjna. Tak naprawdę to niby nic, no takie nowoczesne, trochę pod DDR-owskie właśnie przestrzenie. Jak znam swoją wrażliwość, to nie powinienem się tym miejscem w ogóle podniecać, ale z jakiegoś powodu lubię to i bardzo chętnie tu wracam. Myślę, że Berlin bez tego, to de facto jest takie jak gdyby centrum, no to jest w tym przypadku takie centrum Berlina bardziej wschodniego, bo Berlin Zachodni miał swoje centrum w okolicach katedry, koło zoo. Też nie jest to zbyt wyraziste centrum, szczerze mówiąc. Jesteśmy w punkcie takim symbolicznym, gdzie w jakimś sensie zaczynał się wielki, dzielący Berlin Wschodni od Zachodniego, słynny berliński mur i symbol rozdziału, i symbol różnic. Później również symbol zjednoczenia. Tutaj taki ciekawy fragment muru zachowany. Jak widać, full of graffiti. Otóż okazuje się, że mimo wpompowania bilionów euro w wschodni fragment miasta, udało się zmienić głównie infrastrukturę. Natomiast niekoniecznie udało się zmienić mentalność mieszkańców. I słyszałem wiele opinii na zachodzie, że Niemcy wschodni utkwili tak solidnie w realiach DDR-u. To jest takie zjawisko homo sovieticus, ono również w Polsce oczywiście występowało i w pewnym stopniu nadal można je spotkać. Natomiast tutaj jest ono znacznie silniejsze, tu nie było takiego ruchu oporu, tu nie było aktywnego kościoła. Tutaj był Erich Honecker i jego Stasi. Szczególna uwaga Rosjan, bo to było miejsce frontowe. Do tego jeszcze psychika Niemców wschodnich była totalnie doszczętnie zrujnowana wojną i różnymi metodami, którymi się posługiwano w socjotechnice, którą tutaj organizowano. No zryło to tak głęboko berety ludziom, że na zachodzie często porównuje się tych mieszkańców wschodnich do mieszkańców Korei Północnej. Ja się witam z wami teraz z Must Have berlińskiego, czyli z Muzeum Szpiegostwa. Uważnie się rozgląda, obserwuje Berlin. Obserwuje również Berlińczyków i ich obyczaje. Jesteśmy w takim miejscu, w którym chadzając na spacery zwróciłem uwagę na dziwny obiekt, który przykuł moją uwagę, bo nie bardzo wiedziałem, co to jest. Mam tu na myśli te dwa wyłaniające się nad misiem obiekty. Więc te dwa obiekty, które nad misiem się wznoszą tam na wzgórzu, one są bardzo duże, stąd może tego nie widać. Wdrapałem się tam na górę, więc to, co widzicie tam z tymi ludzikami malutkimi na górze, to jest flakturn. Flakturn i wieża przeciwlotnicza z czasów II wojny światowej. Takie flakturny zbudowano tylko w trzech miastach na całym świecie, w całej Rzeszy Niemieckiej. Flakturm to był potężny, masywny budynek z żelbetu. Na górze flakturmu, tej wieży przeciwlotniczej, montowane były potężne armaty przeciwlotnicze, które służyły do walki z nalotami dywanowymi alianckimi. Takie flakturmy były w Berlinie bodajże 4. Podobnie było w Hamburgu i w Wiedniu. Ciekawostką jest to, że one były tak potężne, słuchajcie, że jak Rosjanie zdobyli Berlin, to załoga takiego flakturmu, jak ten tutaj, po prostu się postanowiła nie poddać i Rosjanie byli bezradni. Nie byli w stanie zdobyć tego betonowego, potężnego umocnienia i dopiero jak się niemieckim żołnierzom znudziło, to się poddali po prostu. A druga ciekawostka jest taka, że one służyły też jako schrony przeciwlotnicze i w największym z nich podczas nalotu zmieściło się
ponad 35 tysięcy ludzi w jednym budynku. Wyobraźmy to sobie. Zanim pożegnamy się z Berlinem, jeszcze spotkanie z Ampelmanem. Ampelman, kultowy zielony ludzik, który za chwilę zmieni się w czerwonego, jest jednym z takich najciekawszych i najsympatyczniejszych moim zdaniem symboli Berlina. Kiedyś dzięki obserwacji Ampelmana można było ustalić, w której części Berlina się znajdujesz, czy jesteś w Berlinie Wschodnim, czy w Berlinie Zachodnim. Teraz mamy czerwonego Ampelmana po obu stronach. Dzisiaj już ten przepis na odnalezienie się na mapie wschód-zachód nie obowiązuje, ponieważ tam, gdzie się remontuje światła, to również w Berlinie dawnym zachodnim instaluje się Ampelmana ponoć już, ponieważ no on zyskał status takiego super kultowego, takiej maskotki berlińskiej. Jest oryginalny, został zaprojektowany w DDR po naszemu NRD. Ma charakterystyczny kształt i współcześnie docenia się tą jego odmienność, no bo wszędzie indziej w Europie są takie same ludziki albo bardzo podobne do siebie, a ten jest taki inny właśnie. Spotkanie z Ampelmanem, zgodnie z planem, było ostatnim już tutaj w Berlinie. Za chwilę czas na podsumowanie. Naklejki Berlina nie muszę przyklejać, ponieważ już ją miałem. Wszystko to wiąże się z historią skradzionego telefonu wraz z pierwotnym materiałem wideo. Berlin wtedy był bramą do reszty Europy. Berlin został zresztą uhonorowany podwójnie, ponieważ przed chwilą odwiedzony przez nas na ulicy Ampelman towarzyszy herbowi normalnemu. No od tego czasu minęło pół roku. Przejechaliśmy razem z Miśkiem i Nomadem tysiące kilometrów. Odwiedziliśmy z vlogiem City Break for Advanced and i podcastem Raiders of the Lost Brand kilkanaście miast w całej Europie. W ramach Open Eyes Economy Summit przygotowaliśmy materiał do dyskusji na temat tego, czym powinna w przyszłości być Europa, jak wymyślać od nowa duszę Europy. Kolekcjonujemy tutaj wiedzę w podróży o charakterze ciągłym z misiem, który mieszka tu w swoim apartamencie psim. Misiem, który dzielnie towarzyszył mi przez te wszystkie tygodnie, miesiące, kwartały mijające wręcz w tym dosyć epickim podróżniczym przedsięwzięciu. Jesteśmy w Berlinie, za chwilę opuszczamy stolicę Niemiec. Krótko mówiąc o Europie, Europa jest super. Na pewno Europa jest na jakimś rozdrożu. Na pewno Europa zastanawia się nad tym, co dalej. Natomiast nie zmienia to faktu, że jest to wspaniała część świata z jakąś niesamowicie spójną, jednocześnie zróżnicowaną kulturą. Ogromnym potencjałem i sporą ilością szans i zagrożeń oczywiście. O tym będziemy rozmawiać sobie na Open Eyes Economy Summit. I nie tylko. O tym też opowiadam Wam we vlogach i podcastach wraz z moimi gośćmi z całej Europy. Dzielę się wszystkimi spostrzeżeniami i przemyśleniami z Wami na YouTubie i na Spotify. Także nie muszę tego tutaj teraz jakoś nadmiernie powtarzać. No i czas na resume Berlina i trochę też Niemiec. A podsumowując we vlogu wrażenia z Berlina, no Berlin jest super miastem na City Break. Jest miastem w niespotykany sposób kontrastowym, zróżnicowanym i w dobrym i złym tego słowa znaczeniu i sensie. Berlin wschodni, Berlin zachodni, bardzo silnie rozwinięte klimaty multikulti, mnóstwo przybyszów z czterech stron świata, potężna, największa mniejszość to Polonia. Polaków jest tutaj mnóstwo i widać, słychać i czuć. Jeszcze bardziej możemy zauważyć obecność Turków, bardzo fajnych, sympatycznych ludzi. Kiedy rozmawiałem tutaj z Maćkiem i z Karoliną, którzy byli moimi towarzyszami głównymi z tego czasu spędzonego w Berlinie, no to podzieliłem się taką obserwacją, że moim zdaniem niepozbawiony wad model integracji przybyszów z zewnątrz, który w Niemczech jest stosowany, on ma bardzo jednak pozytywny z mojej perspektywy bilans. Tutaj jednak ludzie rzeczywiście uczą się tego niemieckiego, uczestniczą w byciu razem we wspólnym domu. Jak ten Berlin, który no w zimie był trudniejszy. Dzisiaj te ostatnie kilka słonecznych dni, majówka, zielony Potsdam i to wszystko, co macie w materiale wideo, no to jest kompletnie inna bajka. Każde miasto zasługuje na to, żeby być odkrywane wiosną.
ani zimą. Tego będziemy się w City Break for Advance starali trzymać. No to jest miasto, które można zapamiętać jako miasto zaśmiecone, brudnawe trochę, z plagą szczurów chwilami, czy też nadmiernie opędzlowane graffiti. To wszystko jest prawda. Natomiast dla mnie Berlin przede wszystkim jest miastem mnóstwa parków, zieleni, totalnie fajnego multikulti w dobrze pojętym tego słowa znaczeniu, przyjaźnie odnoszących się do siebie ludzi z wszystkich możliwych kierunków tutaj przybywających. Jest takim symbolem realizmu europejskiego. Tutaj są i widoczne problemy, i widoczne różne kluczowe zalety Europy, które powodują, że fantastycznie się po tym kontynencie można przemieszczać. Wszędzie czułem się jak u siebie w domu, wszędzie spotykałem fajnych ludzi. No a Berlin jest dla nas, dla Polaków zwłaszcza, takim miejscem szczególnym, ponieważ tutaj jest tak trochę swojsko. Znaczy ta pamiątka po NRD, bloki z wielkiej płyty, nie wygląda to jakoś specjalnie inaczej niż te stare części sprzed 30 i więcej lat naszych polskich miast. Jednocześnie jest to Zachód, jednocześnie to jest stolica największego kraju Unii Europejskiej i w pewnym sensie stolica Europy, jedna z kilku pewnie kluczowych. Czuję się tu świetnie. Wydaje mi się, że warto pogłębiać takie świadome więzi, odwiedzać się nawzajem, spędzać czas w tych europejskich miastach, bo z mojej półrocznej w tej chwili perspektywy widać jedno, co, i to jest teza, którą miałem, jak wyjeżdżałem, ona się potwierdza. Europa jest spójna, Europa jest faktem. Europa tak naprawdę jest jednym już w tym momencie wspólnym organizmem. Po prostu nie nadążamy być może z pewnymi formalno-prawnymi aspektami, ale Stany Zjednoczone Unii Europejskiej w praktyce już funkcjonują. Taki jest mój wniosek, jest to wniosek eurooptymisty. No i z tym eurooptymizmem w tym momencie się z Wami żegnam po to, żeby się za chwilę przywitać z Polski. Polecajcie, lajkujcie, subskrybujcie, bądźcie aktywni i do zobaczenia w następnym odcinku.